Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj jesteśmy w nowej aranżacji, ponieważ jeszcze nie jesteśmy u siebie. Na razie jest takie miejsce przejściowe, więc mam nadzieję, że już w przyszłym tygodniu pojawią się filmiki z nowego mieszkania. Będzie hall, będą ulubieńcy, także myślę, że będzie wiele ciekawych filmów, które jakby zainspirują Was w tych zimowych miesiącach. Ale dzisiaj przychodzę do Was z testem takiego ciekawego kosmetyku, który jest dla mnie i w mojej pielęgnacji jest przede wszystkim nowością. Ja już pokazywałam zdjęcie na Instagramie tego kosmetyku, że będę robić film. Im dużo się pojawiało komentarzy właśnie z pytaniem właśnie, co to jest za kosmetyk, co to jest za zestaw, do czego on służy. To jest, słuchajcie, marka Mizon. Jest to zestaw stworzony dla osób, które borykają się z problemem rozszerzonych porów, ze skórnikami, właśnie szukają kosmetyku, który Wam rewelacyjnie oczyści skórę twarzy. Jest to kosmetyk przede wszystkim na bazie węgla, soli morskiej, oczaru wirgilijskiego, który Wam mają właśnie za zadanie oczyścić skórę, wygładzić ją, odżywić i przede wszystkim zminimalizować rozszerzone pory, czyli je troszeczkę zwężyć. Oczywiście walka z rozszerzonymi porami jest dosyć ciężka, ale Wam pokażę, jaki jest efekt po tym kosmetyku. Ja nie mam bardzo rozszerzonych porów, natomiast każda skóra w pewnym momencie wygładza dużego oczyszczenia. Moja skóra zaczęła się minimalnie świecić i to też zauważyłam po prostu. Dużo stresu, słuchajcie, no nie jest to jednak moje mieszkanie, więc dużo mamy też stresu związanego właśnie z przeprowadzką, z organizacją tego wszystkiego. Dodatkowe rzeczy, które się dzieją też w moim życiu prywatnym, dobre, aczkolwiek stresujące, wpływają też na stan skóry, więc ja Wam dzisiaj pokażę, jak walczę z takimi problemami, jeżeli mam właśnie tak nakumulowanych mnóstwo rzeczy na głowie i moja skóra też już powoli potrzebuje takiego właśnie silnego oczyszczenia. Także ten kosmetyk ma Wam właśnie pomóc w takich momentach. A jeżeli się borykacie właśnie z bardzo zanieczyszczoną skórą, ze skórnikami, z rozszerzonymi porami, to jest bardzo duży problem, to spokojnie możecie właśnie sięgnąć po ten kosmetyk. Także zapraszam Was do testu, zobaczcie, jak ten kosmetyk się sprawuje i wracam do Was z podsumowaniem po wykonanym zabiegu. Ok, totalnie bez make-upu zaczynamy nasz test z rozgrzewającym, otwierającym pory żelem. I na opakowaniu jest napisane, żeby okrężnymi ruchami, zwilżonymi dłońmi ten rozgrzewający żel nanosić. Więc ja sobie tutaj zwilżę dłonie. I już mi się kosmetyk wylewa na dłoń. On jest, słuchajcie, taki... Tutaj tego, o, nie widać. Ale nałożę tyle, zobaczymy. On jest, słuchajcie, cieplutki. Jak nałożyłam na dłonie, to, słuchajcie, jest bardzo, bardzo ciepły. Patrzę, czy mi się nie wylewa. Pachnie cytryną. W ogóle te wszystkie kosmetyki Mizona, mam wrażenie, że pachną cytryną. Kosmetyk ma takie mikrogranulki, dosłownie, w sobie, więc dodatkowo na twarzy już nie jest taki ciepły. Słuchajcie, jak wylałam na dłoń i dotknęłam właśnie dłońmi, to był bardzo cieplutki, natomiast teraz w ogóle, więc to jest dosyć ciekawe. Tak patrzę w kamerze, że tak bardzo nie podrażnia skóry, jeżeli chodzi o te drobinki, więc one są delikatne. Ale tutaj przede wszystkim nos i pamiętajcie o okolicach tutaj policzku, bo tutaj najbardziej macie rozszerzone pory. I tutaj właśnie za skórniki pojawiają się głównie na nosie, więc tutaj też dodatkowo czoło sobie pielęgnuję, no i oczywiście brodę, bo na brodzie pojawia się najwięcej niedoskonałości, przynajmniej u mnie tutaj ten pas zawsze jest taki newralgiczny, więc u mnie broda jest najbardziej takim obszarem, gdzie mogę mieć niedoskonałości w razie czego. No, więc słuchajcie, dokończę ten masaż i zaraz do Was wracam z pół czego, bo na instrukcji też napisane, żeby oczywiście spłukać ten kosmetyk, więc usunę jakby resztki tego produktu i będziemy nakładać maseczkę. Ok, teraz przechodzimy do maseczki. Jak widzicie, skóra jest bardzo oczyszczona. Tu tutaj jest lekko zaczerwieniona, bo wiadomo, tutaj najbardziej tarłam i tutaj. No więc to jest normalne. I teraz maseczka typu Peel Off. I słuchajcie, te produkty zostały wzbogacone, tutaj Wam też przeczytam przy okazji.
sól morską, węgiel, czosnek, białko mleka, oczar wirgilijski oraz ekstrakt z zielonej herbaty. I ten kosmetyk ma nam wygładzać skórę, oczyszczać ją, usuwać właśnie zaskórniki, odżywiać i zmniejszać pory, więc to jest przede wszystkim główne zadanie tego kosmetyku. I zobaczcie maseczkę, ona jest dosłownie czarna, więc tutaj będę... I pachnie bardzo typowo jak maseczka typu Peel Off. Ja mam wrażenie, że one zawsze pachną... właśnie nie wiem czym za bardzo, muszę Wam powiedzieć szczerze. Ale mają taki specyficzny zapach. Nie wiem, czy używałyście maseczki Peel Off z Rossmana. Ja najczęściej używałam właśnie tej maseczki takiego typu. I pamiętam, że właśnie to, ten zapach jest bardzo, bardzo podobny. Tutaj jest niby napisane, żeby niewielką ilość nałożyć, ale wydaje mi się, że ta maseczka Wam zejdzie najszybciej z tego całego zestawu. No bo jednak to jest peel off, więc tutaj no musicie też dokładnie sobie, tylko żeby nie zerwać tych włosków, więc ja już trochę najechałam. No ale dosyć... No długo się nakłada tą maseczkę, więc to jest taki proces, na który musimy poświęcić chyba najwięcej czasu. No i później trzymamy maseczkę około 10 minut i ją chyba zrywamy, no bo peel off takie ma zadanie. No i tutaj najwięcej chyba nałożę sobie na nos. Tak, żebym się dobrze tutaj zerwała z czoła i nosa. O. Bardzo śmiesznie to wygląda. Dobra, dokończę resztę twarzy. No słuchajcie, zabrakło mi baterii, więc już sobie nałożyłam tą maseczkę i poczekałam. Tylko że ja poczekałam dłużej, bo około 15 minut i zobaczcie, ona jest po prostu sztywna, ja ledwo do Was mogę mówić. Ona już jest wszędzie zaschnięta. Ja ją trzymałam dłużej, bo trzymałam ją 15 minut, przy okazji bateria mi się naładowała trochę, żeby skończyć ten filmik. Więc praktycznie wszędzie jest, słuchajcie, sucha. I zobaczcie, ją ładnie, ładnie można zerwać, przynajmniej tak mi się wydaje. O, zobaczcie. Wszystko ładnie chyba schodzi. No tutaj jeszcze takie grubsze warstwy jak nałożyłam. No to niestety gorzej się zrywają. Ale zobaczcie. I w ogóle tak ładnie pachnie ta maseczka. O. Zobaczcie, więc taki płat. Wszystkich dziwnych niedoskonałości. Takie drobne rzeczy tutaj schodzą. No, no i oczywiście z brwi. Na brwiach się zawsze najwięcej osadza. Słuchajcie, ja sobie chyba troszeczkę zmyję tego kosmetyku, właśnie żeby nie mieć tego na brwiach. I tutaj w okolicy takich włosków baby hair. Też, ale muszę sobie przyłożyć tutaj lusterko. Skóra, słuchajcie, jest tak sobie bardzo, bardzo ładnie wygładzona, to przede wszystkim zauważyłam. Ona jest taka, zobaczcie, taki równomierny koloryt. Tutaj też jakby mam wrażenie, że jest taka, takie miejsce gładsze. Nie będę też tak dotykać dłońmi, ale zobaczcie, że ta skóra jest taka wyciszona po tej maseczce. Ona nie jest taka czerwona, nie jest taka właśnie jakaś podrażniona. Więc no to też oczywiście dam Wam znać po, ale ja raczej nie mam rozszerzonych porów, ale słuchajcie, tutaj jest bardzo gładko. Tak się przybliżam, ale tak jest naprawdę bardzo gładko w tym miejscu, więc myślę, że to też jest fajny sposób, jeżeli macie bardzo rozszerzone pory. To na pewno zobaczycie efekt. No ja tego efektu tak bardzo, bardzo nie widzę, no bo nie mam też super rozszerzonych porów, ale czytałam na forach, że dziewczyny naprawdę widzą różnicę po tym kosmetyku. Zresztą ja powiem Wam szczerze, że mam zaufanie raczej do azjatyckich kosmetyków i
Ja mam wrażenie, że one naprawdę działają zupełnie inaczej niż produkty marek takich właśnie europejskich. Więc no dobra, no zobaczymy. Nałożę sobie serum i zaraz do Was wracam. Ostatnim krokiem tego całego zestawu jest nałożenie chudzącego serum. To jest taki krem, serum, który ma właśnie nam wyciszyć tą skórę po tym zabiegu. Ja natomiast widzę, że skóra jest maksymalnie wygładzona, nie jest podrażniona w żaden sposób. W sensie tutaj nie mamy bardzo dużo zaczerwienionych miejsc. Oczywiście te wszystkie takie drobne niedoskonałości, które mi się pojawiają przed tym... tym okresem kobiecym, no to wiadomo, że tutaj one będą troszeczkę zaczerwienione, bo one nam wystają poza skórę, więc wiadomo, że one są narażone na takie właśnie podrażnienia, tak, wiadomo. Jeżeli chodzi o krem, ma taką konsystencję białą, takiego kremu zwykłego. Pachnie jak cały ten zestaw, tak cytrynowo, orzeźwiająco. No i zobaczymy, jak się będzie trzymał też na tym kosmetyku makijaż, no bo ja robię ten, słuchajcie, krok rano. Dlatego też czytałam na forach, czy on tak bardzo nie podrażnia, czy skóra nie jest tak cały czas zaczerwieniona, bo chciałam zobaczyć, jak ten zestaw będzie się sprawdzał, na przykład, żeby właśnie wygładzić skórę, oczyścić ją rano, jak mam jakieś na przykład ważne wyjście, czy ważną sprawę do załatwienia, a chcę, żeby moja skóra wygląda tak naprawdę świeżo, więc oczywiście ten krok i najbardziej Wam polecam robić sobie wieczorem, bo jeżeli macie skórę podrażnioną, no to pamiętajcie o tym, że takie właśnie maseczki robi się raczej wieczorem, natomiast moja skóra raczej nie jest skłonna do takich większych podrażnień, więc postanowiłam sobie właśnie dzisiaj wykonać ten krok. Także co? Wykonam makijaż i wrócę do Was z podsumowaniem, bo chcę zobaczyć, jak się rozprowadza krem BB na tym produkcie. No ja dzisiaj odwrotnie, nie robię Wam domowego spa, bo jeszcze nie jestem w swojej łazience, ale myślę, że to będzie ciekawy zabieg. Zrobię makijaż i podsumujemy sobie ten produkt, także zobaczymy, jakie są moje odczucia, bo ja czasami na początku jest wielka euforia, później tak jakby stopniowo sobie myślę o kosmetyku. Więc chciałabym ten temat po prostu jeszcze sobie przemyśleć, robiąc makijaż, żeby powiedzieć o nim wszystko, bo też nie chciałabym o niczym zapomnieć i o takich odnośnie pierwszych odczuć, co Wam mówiłam na bieżąco, natomiast tak długofalowo, no to zobaczymy oczywiście, czy ten kosmetyk mi się sprawdzi, to może się pojawi w ulubieńcach, więc zobaczymy, więc zrobię sobie makijaż i porozmawiamy sobie dalej o tym produkcie, ale jeżeli chodzi o pierwsze takie wrażenie, to kosmetyk, przynajmniej to serum, nie jest lepkie. Zobaczcie, w ogóle skóra się nie świeci. Jest takie po prostu, jakby, to jest taki trzeci krok, taki wieńczący krok, który musi być. I to serum jest bardzo, bardzo przyjemne, w ogóle bardzo wygładza skórę. Tutaj ten kosmetyk ma niby odżywiać, wygładzać, regenerować i oczyszczać, a także odżywiać naszą skórę, więc moim zdaniem to robi. Bardzo fajnie to wygląda, więc zaraz do Was wracam. Ok, wykonałam już makijaż i słuchajcie, przede wszystkim co zauważyłam przy użyciu, słuchajcie, tego zestawu, to jest przede wszystkim to, że skóra wygląda, słuchajcie, jak z Photoshopa, dosłownie wygląda jak z Photoshopa, jest bardzo wygładzona, czuję to odżywienie i czuję przede wszystkim to, że ona się tak nie świeci, nie nagrzewa się tak jak normalnie, bo mówiłam Wam na początku filmu, że moja skóra w stanie przychodziła taki dziwny okres, bardzo się przetłuszczała, miałam wrażenie, że po prostu jest... no zanieczyszczona po prostu, jest nagromadzone są różnego rodzaju niedoskonałości. Ja staram się używać teraz, słuchajcie, nawet jak nie jestem w domu u siebie, maseczek i praktycznie codziennie używam maseczek złuszczających, natomiast stres i różnego rodzaju sprawy po prostu atakują, że tak powiem, moją skórę, ale tutaj czuję bardzo duże wygładzenie przede wszystkim. Ta skóra się nie przetłuszcza, ona nie jest taka świecąca, bo krem BB często daje taki efekt właśnie świecącej skóry, natomiast tutaj czegoś takiego nie widzę. Także muszę Wam powiedzieć, że jestem bardzo mile zaskoczona tym kosmetykiem. Jeżeli tak się będzie sprawował przez kolejne użytkowania, to będę bardzo zadowolona i na pewno, jeżeli bym miała już, słuchajcie, wybierać jeden kosmetyk z tego zestawu, to na pewno bym wybrała maseczkę, natomiast on podobno ma działać razem, te wszystkie składniki mają ze sobą się łączyć i każdy kosmetyk z tego zestawu jest ważny, dlatego też Mizon pomyślał właśnie o takim produkcie w trójpaku. Także słuchajcie, dajcie znać, co sądzicie o tym kosmetyku, czy Was zaciekawił. Jestem bardzo ciekawa Waszych komentarzy i czy się skusicie na niego, ponieważ dużo osób mi pisało, że właśnie się boryka z problematyczną skórą. Myślę, że to będzie fajne rozwiązanie.
No ja jestem bardzo mile zaskoczona. Myślałam, że to jest taki typowy bajer azjatycki, bo często azjatyckie kosmetyki bazują na takich nowościach, takich freszach. Natomiast tutaj no jestem mile zaskoczona, bo skupa wygląda naprawdę pięknie. Także dajcie znać, co sądzicie o tym kosmetyku. Ja Wam podlinkuję go oczywiście na dole. Zobaczycie go sobie tutaj, macie pełny opis, więc będziecie wiedziały spokojnie, jak używać tego kosmetyku. Ja się bałam, że właśnie nie będzie instrukcji, żebym nie przekombinowała i nie trzymała na przykład za długo tej maseczki. Także no myślę, że to będzie bardzo fajna alternatywa i coś nowego w Waszej pielęgnacji. Także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!